Mam taki jeden materiał, który bardzo chcę, żebyś zobaczył, bo mam wrażenie, że my wtedy trochę zobaczyliśmy podczas tej rozmowy tego Mariusza Odartego z tych sentencji, które tak często wygłaszasz, które są takimi twoimi bonmotami, i zobaczyliśmy naprawdę głębokie emocje, które z ciebie wyszły. Czy moglibyśmy poprosić o ten materiał? 13 lat temu, kiedy zaczynałem, mogłem się uczyć od Michała wszystkiego. Nawet chciałem przyjechać do Szczecina, żeby się uczyć. I żeby być tutaj, musiałem ciężko tyrać przez 13 lat, żeby dostać, kurwa, taką szansę. No i właśnie, chciałbym... Pokazuj mi tego. Dlaczego? Po pierwsze, musisz mówić do mikrofonu, ale no to jest moment po walce z Michałem Materlą, kiedy ja pierwszy raz w życiu zobaczyłem, po pierwsze, żebyś ty, no gdzieś ugiął ci się głos, żeby było tam wzruszenie, to raz, a dwa, żebyś no użył brzydkiego słowa, też tego wcześniej nie widziałem. To było dla ciebie tak ważne wydarzenie, to był tak ważny moment? Wcześniej już powiedziałem, żeby tutaj być, to musiałem wziąć 10 lat. Możesz tylko do mikrofonu, przepraszam. 10 lat musiałem zasuwać, żeby... I cały czas była ta ściana, ściana, ściana. Aż dopiero po tych 10 latach przeszedłem ten etap i 3 razy 5 minut mogłem zrobić, a od Michała tak naprawdę no, uczyć ja się mogłem. A później wejść z nim do klatki, potem wejść z Mamedem. No gdzie ja kiedyś na początku, kiedy 15 lat temu zaczynałem to MMA, proszę cię, co ja mam zrobić z Mamedem? Co, mam mu torbę nosić? Czy Michałowi torbę nosić? A później ja z nimi wchodzę do tej klatki i mam się z nimi bić. I 50-50, ktoś z nich wygra. A z Michałem, oczywiście, że Michał jest to klasowy zawodnik, bardzo dobry zawodnik pod kątem i bokserskim, i zapaśniczym. No pod każdym jest to zawodnik typowy MMA. No a ja, no, ogórek z siłowni, który cały czas męczy, 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 męczy i idzie po swoje. Idzie po swoje. Cały czas ciężka, ciężka praca. Robisz momentami i nic nie szło. No a tu gdzieś po prostu zauważyłem dziurę, ustrzeliłem, no i takiego zawodnika klasowego. No to już zaczęło, no tak mówię, idzie pomału. Mariusz, ale ja mam wrażenie, że ty znów się zwyczajnie wzruszyłeś. Chyba jak oglądasz to, to jest po prostu coś, co z tobą zostanie na zawsze. Nie wiem, czy pamiętasz, co ci powiedziałem w hali. Tego wieczoru zostałeś mistrzem świata. No szmat, szmat roboty było, no i no, całe środowisko MMA nie dawało mi najmniejszych szans. No bo wiedzieli, widzą na salach treningowych, co robię, całe środowisko. No Michał jest dobrym, solidnym zawodnikiem. Ciężko Mariuszowi będzie przejść go. A jakoś postawiłem wszystko na jedną kartę i hulaj dusza, piekło raj.